Witamy ponownie, jak na drugiej części meczu. Co, minął niecały tydzień. Nie, cały tydzień. Cały. No, następnie chcieliśmy wam podziękować za oddźwięk. Taki, za te miłe komentarze. Za oglądanie, za subskrypcję. Za pomoc. To się takim echem rozeszło. No i co, i zaczynamy uruchamiać tego fiatrysa. Zaczniemy od umycia go tam, od odtłuszczenia komory silnika, od odtłuszczenia tego tu wszystkiego. Wyszły kwiatki. Wyszły tak, kwiatki i tak, nie mowa, tak. Nie, wcale nie jest mowa o tych piankowych tutaj, tak. Tylko jest trochę rzeczy do porobienia, no i w sumie zrobiliśmy sobie listę i zaraz wam ją pokażemy. Dobra. Jest plan. Dobra, to zakres prac, także jest nasza lista. Tak, zainteresowanie duże. I nas samych to interesuje, jakby nakręca nas to do roboty, żeby pomału jakby doprowadzić do ładu tego fiaciorka. Tam sobie tak stoi, na razie jest taki zakurzony, tak jak go żeśmy przywieźli. No i tutaj zrobiliśmy małą listę, od czego zaczniemy w ogóle, no co będziemy robić. Mam tu taki wskaźniczek, to jest linka od małego Fiata odręcznego. To zaczynamy. Czyli co, mycie z zewnątrz, tak? No zaczniemy, żeby go umyć. Zdjąć kurz, pajęczyny w komorze silnika, te wszystkie tam, kurde, orzechy, kupy szczurów. Czyli od razu i odkurzanie, odszczurzanie i odkupianie. Jest tam wszystko. No to zaczniemy sobie od umycia tego wszystkiego. Później odkurzymy środek, żeby jakoś przyjemnie. Masz jakieś preparaty do tego? Preparat mam jakiś tam. Aha, masz wszystko, dobra, no to jak jest, to fajnie. Później pospuszczamy płyny, oleje. No i tak, doszliśmy do tego, że jest brak iskry, bo udało się przekręcić motorem. 4 obroty zrobiliśmy ręcznie, rozrusznik śmiga po podłączeniu akumulatora i motor prawdopodobnie zatrybi, no bo nie jest zapieczony, także obraca się, wszystko kręci i później będziemy mierzyć ciśnienie i tak dalej, ale najpierw spróbujemy go, żeby sobie zagadał sam, nie? Niech kichnie chociaż. Układ hamulcowy, no, tak? Dalszy etap to będzie układ hamulcowy, wydechowy, tak jak macie to napisane. Założymy mu nowe opony, felgi. A co, felgi co? Rozumiem, że piaskujemy, tak? I no, w proszek walniemy, na razie oryginał, nie dajemy żadnych innych felg chyba, co? Będziemy robić to, co no, jest? No tak, zrobimy na stolówce, wypiaskujemy, proszkowo pomalujemy, nowe oponki, nowe laczki i będzie żyleta. No i pewnie, jak będzie coś kiedyś, jakieś tam, coś się nam kiedyś urodzi, to sobie wymyślimy coś innego, a póki co... Inna wizja, no to... Pewnie, to jest... Na razie robimy serię, także taki jest plan. Tak, no i tam dostanie cały nowy rozrząd, paski, instalację elektryczną przejrzymy, bo tam część świateł świeci, część nie, ale w większości wszystko... No i braki są z tyłu, co? Nie ma lamp? No ale tu może być tylko żarówki do wymiany, bo generalnie wszystko hula, nie? No i tam jest przedni zderzak do wymiany, bo jest tak dosyć mocno skordowany, nawet nie da się tego chyba pochromować, bo wżery są za głębokie. No i takie braki jak tam lusterko, jakieś pierdółki takie, no to zaczynamy od umycia. Dobra, czyli plan jest. No jest, ci powiem, skordowany ostro, nie? No i tego nie da się raczej uratować, będziemy chcieli chyba wjechać z nowym zderzaczkiem, bo tu są za głębokie wżery, tego się chyba nie da uratować. No, zobaczymy, ale wydaje mi się, że on musi zrobić wyjazd i wjeżdżamy z nowym. No. I naszym oczom... Ukazał się las. Ukazał się nie V8, tylko 8V. Tak? 8 zaworów ma? To 8V chyba, nie? Nie wiem. Ale jest trochę, ci powiem, tutaj do czyszczenia. No, tak. Co masz właśnie? Co to jest? Kupiliśmy jakieś tam SK2 do mycia, jakiś cleaner. Zobaczymy, niech to tam... Jak Krzysiu poleca? Krzysiu poleca, to na pewno będzie dobre. Pozdro Krzysiu. I tak, spryskamy sobie to, niech to sobie nasiąka ładnie, umyjemy to później karczerem. No i myślę, że będzie się też przyjemnie robić, jak będzie czysto. No i generalnie umyjemy cały samochód. Widzimy Dobra. Się za chwilę. Płyn zaczyna reagować. Co? Mówię, że płyn zaczyna reagować chyba, co? Nadciąga. Pierwsze syfy już puszczają. Chemia działa.
troszeczkę to trochę. No? Brzydkie pokrowce wywalamy. Trzeba zrobić porządek. Ale tu jest syf, Jesus. No wygląda to co najmniej słabo, nie? Kupę roboty z tym szodaniem. No nic, ogarniemy. I są tak zwane półkubełki nowego typu przyszycia. No właśnie. Co z tą podsufitką? Dwa rodzaje byliśmy na zlocie, widzieliśmy kilka Fiatów i każdy miał podsufitkę z takimi kropkami, a tu jest jakiś dziwny materiał, może ktoś jest w stanie nam pomóc rozszyfrować, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ale są takie dziwne materiały, nie jest to żadne sitko takie, nie jest, no, nie jest to taka skajka, tylko to jest jakiś rodzaj materiału dziwnego, no nie wiem co to może być. Czy to normalne, czy to oryginalne, czy to coś ci urzeźbił już z tym coś? Wiesz, za popielniczkę trzeba było dopłacać. Podobno ekstra kasę. Czyli to jest wypas. Gdzie się nie spojrzy? Tam kupy. My się kupy. No jestem ciekawy, czy te pasy to są oryginalne, czy to coś jest rzeźbione. Czy były oryginalnie siwe pasy? Szczury. Ale się działo. No. Było grubo. Zaśmrutowały trochę myszy. Teraz wiesz skąd ten smród, nie? Coś tam żyje jeszcze. Chyba. Co? Skóra ładna? Pod pokrowcami? Tak? No i o to chodziło. Bardzo dobre. O pierdziele ty. O to wygląda. No nieźle. Ciekawe, czy się jeszcze odzyska tam to, bo widzę jakieś przepalone coś, czy przegryzione. Kurde. No grubo. Ogólnie jest grubo. To mówisz, że ładnie wygląda pod spodem?
nasz kubełek. A tu to co? Od halogenów jest? To? Od halogenów, nie? Tu halogen, a tutaj też coś jest? Tu jakieś pokrętło? Co to jest to pokrętło? No nie mów, że on ma jakieś ustawianie świateł. Za dopłatą też. Co ty gadasz? Łe kurde. No wypas. Nie, ale skórka fajnie wygląda. To tak nie ten. Jak ją wyczyścimy, to naprawdę źle nie wygląda, nie? Pokaż ten drugi pokrowiec, pod pokrowcem jak wygląda. Skóra. No brudna jest tylko, no, nie? Ale piękna. Nie popękana. Nie popękana nic. No ty, no jak to ma taki mały przebieg, to czemu ma być popękana w sumie, nie? Bardziej właśnie ze starości niż ze zużycia materiały, nie? Ty on miał ten zwijane pasy czy takie? No nie, no chyba zwijanych nie miał, ale właśnie dziwne, że one są siwe, nie? Nie widziałem nigdy siwych pasów. Takie kurwa, już tym słońca nie miał. On takie ala niebieskie, ale siwe. No, nie wiem, nie. Nie znam się. No miały tu wyżerkę, ci powiem naprawdę. Nie? No ktoś musiał ostro dopłacać za te gadżety, bo jest też i podświetlenie w środku. Mam nadzieję, że to jest oryginał. Jakiś włącznik. No nie, nie działa ten włącznik. Ale lampka jest. Z jednej strony. Nie wiem, czy to ma być z dwóch, czy z jednej jest tylko z jednej. Tu już nic nie ma. Kiedyś to było. Nie no, ładna jest kanapa. Stary, jak nowa wygląda. No fajnie, że nie trzeba będzie kupować. No nic, nie jest. Elegancka. Wiesz co, to byś to wszystko rozbierał? Nie, nie trzeba rozbierać. Tu sprayem prysnąć po prostu? No, tak gdy się dojdzie. No można. No. Nie wiem, ale to... No zdejmuj. Woda poleciała do środka? Z kapszera? Trochę? Musiał być po dłonie. No poleciało trochę. Ale takie robi to jest strana, ja pierdzielę. No, niektórzy mówią, to trzeba wyjebać. To od tapicera, tą czerwoną, a to się wybierze, będzie grało. W razie wchodzimy z łopatą. No już jest elegancko. Można jeździć już. A szczury przyjdą z powrotem i się zdziwią. Autko na tą chwilę prezentuje się tak. No jak dla mnie to wygląda jak niebo, a ziemia. Fajnie, że doczyściło się te fotele. Oczywiście to wszystko pomyte i poczyszczone wstępnie. Wiadomo, że trzeba jeszcze trochę czasu poświęcić, ale jak na jeden dzień bity, mycia z zewnątrz i w środku i deska rozdzielcza i kierownica, wszystko zaczyna wyglądać tak jak to powinno wyglądać.
Tapicereczka jak nowa. Auto jest już na kobyłkach i przygotowujemy się wstępnie do odpalenia auta, ale o tym i o wszystkich innych rzeczach, które wyszły w międzyczasie, takie jak brak iskry, dowiecie się z następnego odcinka. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji. Cześć!